Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczby x, y, 19 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym x plus y równa się 8. No i mamy obliczyć, ile to jest x i y. Ok, no to skoro my wiemy, że liczby x, y, 19 w takiej kolejności tworzy ciąg arytmetyczny, no to trzeba powołać się na zasadę, która obowiązuje przy ciągu arytmetycznym. Zobaczmy, byśmy mieli na przykład 1, 3, 5, 7, 9, czyli taki ciąg arytmetyczny. Jeśli ja wybiorę sobie dowolne trzy kolejne elementy tego ciągu, to między nimi zachodzi następująca zależność. 3 plus 7 na 2, to plus to na 2 daje nam 5. 3 plus 7 to jest 10, na 2 równa się 5, czyli 5 równa się 5, czyli suma dwóch wyrazów skrajnych podzielona na 2 daje nam wyraz środkowy. No i tę własność zastosujmy tutaj, czyli x plus 19 na 2 daje nam y. I ponadto x plus y daje nam 8. Sobie zmieńmy kolor. Mamy taki oto układ równań. Zobaczmy, układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Zobaczmy, że y jest wyznaczony. To ja w miejsce y do drugiego równania wstawiam to wyrażenie. I co będę miał? Będę miał wtedy tak. X dodać x plus 19 na 2 równa się 8. Żeby pozbyć się tej dwójki z mianownika, mnożę stronami razy 2. Czyli będę miał 2x dodać. Tutaj będzie x plus 19, bo już nie ma dwójki w mianowniku, równa się 16. No to mam ile? 2x plus x to jest 3x. Natomiast 19 przenoszę na drugą stronę, mam 16, odjąć 19 z prawej strony, czyli 3x to się równa 16, odjąć 19, czyli minus 3. Dzielę stronami przez 3 i wychodzi, że x to się równa minus 1, no bo minus 3 podzielić na 3 to jest minus 1. Skoro x to jest minus 1, to zobaczmy, że ja y już mogę banalnie policzyć, na przykład podstawiając to miejsce, czyli minus 1 plus y daje nam 8. Minus 1 na drugą stronę przerzucam, czyli y musi się równać 8 dodać 1, czyli 9. Odpowiedź zatem x równa się minus 1, y równa się 9 i to jest odpowiedź.